Dzień dobry. Dobra, działa to co? Działa, magia. Dzień dobry, ja się nazywam Michał Woźniak, chociaż większość z Was kojarzy mnie jako Ryśka i niech to tak zostanie, to jest dużo, dużo wygodniejsze dla nas wszystkich. Jestem prezesem zarządu edukacji wolnego i otwartego oprogramowania. Mikrofon zdaje się przerywa, w związku z czym chyba powinienem zmienić mikrofon. Czy on przerywa? Dobra, to że mi... Tak, no tu... Okej. To w takim razie... Halo, halo, działa. Może ten nie będzie przerywał. Miło mi Was powitać na jesieni minusowej, na mojej ostatniej tutaj prelekcji. I będę mówił o technomonopolach. Co to są technomonopole? No to, bo, znaczy techno to jest w miarę jasne, to jest rodzaj muzyki. Halo, halo? Tak, natomiast czy mamy jakiś mikrofon, który działa? Dobry, halo? Działa. Teraz działa. To ten, który upuściłeś? Spokojnie. Dobra, techno to wiemy, natomiast co to jest monopol? Monopol to jest sytuacja, kiedy na rynku jest jedyny dostawca usługi i lub są duże bariery wejścia i lub nie ma dobrego substytutu dla jego usługi. To tam może być, mogą być różne kombinacje, natomiast to są trzy główne części, które się pojawiają w różnych definicjach monopolu. To jest w miarę jasne, tak? Jedyny dostawca usługi, jak sobie przypomnimy, niech łączy nas coraz więcej, to wiemy, co to znaczy monopolista, ze względu na to, że jest jedynym dostawcą usługi, tak? Pozdrawiam Orange w tej chwili, bo już udało im się ten problem zwalczyć, już nie są monopolistą. Natomiast co to są te dwie rzeczy? Co to są bariery wejścia i co to znaczy, że nie ma dobrego substytutu? Jeżeli chodzi o bariery wejścia, to kto z Was kiedykolwiek jechał autostradą wielkopolską? Ręka do góry. Kto z Was był zadowolony z tego, jak działa autostrada wielkopolska? Ręka do góry. No właśnie, tylko nikt nie założy drugiej firmy, która oferuje podobną usługę, bo bariery wejścia są za wysokie, tak? Znaczy, no trzeba powalnąć o drugą autostradę równolegle w zasadzie. To tak generalnie nie zadziała, tak? Natomiast jeżeli chodzi o brak substytutu, co to znaczy, no to możemy sobie, wystarczy sobie, przypomnimy sytuację z binarnymi formatami Microsoft Office, tak? Nie ma substytutu, bo wszyscy są vendor locked in, tak? I dziękuję, nie ma, znaczy teraz już jest na szczęście, tak? Ale przez długie lata nie było substytutu dla Microsoft Office do odczytywania tych zamkniętych formatów bez jakichś rozjazdów na ekranie. Idźmy dalej. Co to znaczy zdrowy rynek, tak? Podam kilka przykładów, a potem przejdziemy do antyprzykładów i tego, o czym tak naprawdę chcę mówić. Jak sobie pomyślimy o telefonii komórkowej, to mamy sytuację, że są ustalone standardy, tak, ISM, UMTS, etc. I ja mogę mieć swoją kartę SIM u jednego dostawcy, wy możecie mieć zupełnie innego dostawcy, ale się dogadamy, tak? Bo na tych standardach to wszystko jeździ i to jest nieważne, u którego dostawcy macie konto, i tak się dogadamy, tak? W związku z czym możemy sobie wygodnie i swobodnie i zupełnie niezależnie od siebie wybierać dostawcę usługi i urządzenie, tak? Mogę mieć, tak jak mam przy sobie, gwizdek Playa i używać w nim karty Aero2. Działa, tak? Inny przykład, tak? E-mail. To jest też w miarę oczywiste, tak? Są ustalone standardy, kontakt nawiązywany między kontami jest niezależny od dostawcy, w związku z czym możemy sobie wybrać dostawcę usługi, możemy sobie wybrać klienta pocztowego zupełnie niezależnie od siebie, tak? Przepraszam za te oczywistości na razie. Pamiętamy te piękne czasy niebieskiego E, prawda? Kiedy łamane były standardy, strony były pisane pod konkretną przeglądarkę i nagle się okazało, że tak naprawdę nie ma wyboru, tak? Musimy używać jednej przeglądarki, albo jako informatycy musimy pisać... Dziwny ten mikrofon. Musimy pisać strony pod jedną przeglądarkę. Na szczęście ta sytuacja się zmieniła w pewnym momencie i znowu mamy zdrowy rynek, jeżeli chodzi o przeglądarki, czyli znów możemy swobodnie wybierać przeglądarkę niezależnie od tego. Znaczy, tam może być mała gwiazdka, tak? Ale jednak to, czy ja wybiorę Chroma, czy wybiorę Chromium, czy wybiorę Firefoxa, czy nie wybiorę Internet Explorera, ale hipotetycznie można by założyć, że kiedyś by mi się mogło to zdarzyć, to i tak mogę wchodzić na 99% stron i mieć spokój, że będą działać, tak? A jeżeli strona nie działa, to jest to wina, wiadomo, że to jest wina admina, a nie przeglądarki, raczej, tak? Jasne. No dobra,
To teraz przejdziemy do ciekawszych rzeczy. Czy Google Search, czy rynek wyszukiwarek internetowych jest w miarę zdrowy? Wydaje mi się, że tak, mimo tego, że Google zdominował ten rynek praktycznie całkowicie, to jednak jeżeli ktoś zaoferuje lepszą usługę w tej samej cenie, czyli za darmo, to jest szansa, że ludzie przejdą i zaczną tego używać. Tak, ręka do góry, kto słyszał o DuckDuckGo? No właśnie. Kto używa DuckDuckGo? Kto próbował, to też będzie dobrze. No właśnie. Dokładnie tak. Czyli ten rynek nie jest taki kompletnie zamknięty i można. I to, czy ja używam DuckDuckGo, czy Google tak naprawdę nie zmienia moich możliwości tak diametralnie, tak jakoś strasznie, tak? I teraz przechodzimy do rzeczy bardzo ciekawych, mianowicie do sieci społecznościowych. Bo jeżeli mówimy o sieciach społecznościowych, to tak jak mówiliśmy o wyszukiwarkach internetowych, tak samo traktujemy ten rynek. Znaczy traktujemy to tak, jakby była jedna usługa sieci społecznościowe, byli różni dostawcy, tak jak tam był, nie wiem, Bing, DuckDuckGo, Google i coś tam jeszcze. Tak samo tutaj, powiedzmy, jest Twitter, Facebook, Google+, diaspora, różni inni. I klienci, których można używać, to jest Twitter, tak, znaczy webowe interfejsy tych usług, są klienty desktopowe, są aplikacje mobilne. Tak? Czyli wydaje się, że jest rynek, jest bardzo wielu dostawców, można sobie swobodnie wybierać, można sobie wybierać klientów i w ogóle jest wszystko bardzo pięknie. I że monopol nam nie grozi i jesteśmy bezpieczni. Więc teraz pójdę w troszeczkę inną stronę. Zastanówmy się na chwileczkę, co by się stało, gdyby nagle jakiś producent, załóżmy, że jest producent gniazdek elektrycznych, urządzeń elektrycznych itd., który ma dominującą pozycję na rynku w Polsce. Załóżmy, tak nie jest, ale załóżmy, tak? I załóżmy, że on nagle stwierdzi, a to ja teraz, żeby wyciąć konkurencję już do cna, wprowadzam własny standard gniazdka elektrycznego, tak? I załóżmy, że mu się uda wprowadzić te gniazdka w różne miejsca, tak? To jest dużo założeń, ja wiem, ale chodzi o pewien eksperyment myślowy. Jeżeli by ktoś coś takiego próbował zrobić, jeżeli by poszedł wbrew standardom, tak? Czyli poszedł wbrew 230 V, poszedł wbrew temu, tak? Poszedł wbrew wtyczce itd., natychmiast prawdopodobnie klienci by się wkurzyli, natychmiast kontrahenci by się wkurzyli, natychmiast wszyscy by się wkurzyli, nawet politycy by ogarnęli, że coś tu jest nie tak. Zainteresowałby się prawdopodobnie Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, bo mamy w Polsce ustalony jeden standard wtyczki, jeden standard prądu, jeżeli chodzi o urządzenia tak zwanych zwykłych użytkowników. Tak? No właśnie, natomiast jak wejdziemy sobie w temat samochodów elektrycznych, to nagle się okazuje, że niby tak naprawdę to jest bardzo podobne, bo też jest prąd, też są wtyczki, też są gniazdka. A producenci samochodów elektrycznych robią dokładnie to. Znaczy każdy ma własny standard prądu ładowania, każdy ma własny standard wtyczki, każdy ma własny standard gniazdka. I one są kompletnie niekompatybilne. Tak? I jak jakiś dostawca rozwiązań dotyczących samochodów elektrycznych wygrywa przetarg w jakimś mieście, to całe miasto jest, są tam ustawione stacje ładowania do tego konkretnego, dla tego konkretnego dostawcy, dla produktu tego konkretnego dostawcy. Co to oznacza? Klient nie może swobodnie wybrać samochodu, nie może swobodnie wybrać marki. Jeżeli używa samochodu elektrycznego w danym mieście, to dziękuję, do widzenia, zapraszamy tylko do tych salonów. Tak, bo znaczy, oczywiście możesz kupić samochód elektryczny innego producenta. Ale to jest piękne otwarcie, dla producentów na terenie. No, niezupełnie, tak? Ale możesz oczywiście używać, niezupełnie, bo zaraz będzie, że a gwarancja, a jak używałeś adaptera, to tracisz gwarancję na baterię, powodzenia, tak? W ogóle jak ekranem musimy pobrać ten konwerter. Dokładnie tak. I teraz, czyli nagle się okazuje, że możesz sobie kupić samochód elektryczny innego dostawcy, ale on nie będzie jeździł, bo nie za bardzo masz go gdzie naładować. No taki smutek. Wrócimy teraz do sieci społecznościowych po tym krótkim odbiciu na teren elektryki. I teraz, żeby uważam, że całkiem łatwo nas wszystkich przekonać, że jednak tam mamy sytuację monopolistyczną. I wystarczy zadać tak naprawdę dwa pytania. Tak? Pierwsze pytanie brzmi, kto ma konto na Facebooku? Drugie pytanie brzmi, czemu go nie zamkniecie, nie przeniesiecie się na Diasporę lub Google Plus? Albo Google Plusa. Albo, nie wiem, Twittera, albo cokolwiek. Bo dziewczyna ma konto na Fysiku. Dokładnie taka odpowiedź, tak? To znaczy, bo wszyscy znajomi, rodzina i tak dalej są na fejsie. Tak? Znaczy, podpowiedź, ja nie mam konta na fejsie. To jest ta odpowiedź. W związku z czym, znaczy, tak naprawdę można to troszeczkę przeformułować. Tak?
Facebook jest jedynym dostawcą usługi dostępu do znajomych na Facebooku. I to brzmi oczywiście jak tautologia, ale jeżeli byśmy tutaj podstawili, to jest usługodawca, to jest usługa, tak? Jeżeli byśmy podstawili, nie wiem, gmail.com jest jedynym dostawcą usługi dostępu do e-maila, no to nagle nie ma problemu, tak? Znaczy to jest ten problem, tak? Że jest wertykalna, znaczy pionowo zintegrowany system. I tak naprawdę sytuacja wygląda tak. To nie jest jeden rynek sieci społecznościowych. Z punktu widzenia użytkownika i dowodem na to jest fakt, że nie zamkniecie konta na Facebooku, bo nie możecie otworzyć nigdzie indziej, żeby mieć dostęp do tej samej usługi. Tak? Nie ma takiej możliwości. Tak naprawdę usługą jest Facebook, dostawcą jest Facebook, klientem jest dowolny klient Facebooka, usługą jest Twitter, dostawcą jest Twitter, klientem jest dowolny klient Twittera i tak samo z Google Plusem. Tak, bo one nie lecą na standardach, one są totalnie wycięte. To są monopole. To są trzy różne usługi. Moim zdaniem to trzeba traktować jak trzy kompletnie różne usługi. Tak? Dopiero wtedy to zaczyna mieć sens i dopiero wtedy zaczynamy rozumieć, a no to dlatego nie mogę tak po prostu wyjść z Facebooka. Tak? No dobra, było o chmurach. Mamy podobną sytuację z chmurami. Nie aż tak zamkniętą, nie aż tak bolesną, tak? Bo możemy wziąć swoje dane z chmury i nie wiem, czy mogę na dysku i tak dalej, ale jednak sytuacja się powtarza, tak? Jest pionowa integracja, jeżeli chodzi o usługę dostawcę i możliwe do użycia klienty. I to jest to, do czego tak naprawdę w tej chwili wielkie korporacje dążą, tak? To znaczy, to jest ten wymarzony biznes model tak naprawdę, tak? Już vendor lock-in jest passé. Vendor lock-in był prosty i, że tak powiem, został natychmiast przejrzany, tak? Natomiast jeżeli się robi ten vendor lock-in na kilku poziomach i nazywa tą usługę generyczną nazwą, a inni mają podobną usługę, to nagle się okazuje, że mamy sytuację tak naprawdę vendor lock-inu i monopolu, tylko że nikt tego nie zauważa. I kolejną fajną, ciekawą rzeczą są oczywiście komunikatory internetowe. Bo tak naprawdę, jeżeli spojrzymy sobie na to i na to, to są dwie możliwości stworzenia tego monopolu, tak? Stare, dobre Embrace, Extend, Extinguish. Tak? To, co Google robi z XMPP. Kto słyszał o tym, że Google zamierza odciąć XMPP? No zaczął odcinać, tak, dokładnie tak. Użytkownicy na telefonach stracili kontakt. Dokładnie tak. Nagle się okazuje, że coś, co było standardową usługą, czyli było XMPP i dostawcą był akurat Google, ale może być dowolny inny, i klientem był akurat GitHub, ale może być dokładnie inny. Czyli dokładnie to, co ściągnęło ludzi do używania GitHub'a i dokładnie to, co ściągnęło ludzi do używania czatu, tak, czy mailu, nagle się okazuje, że Google uzyskało taką masę użytkowników, uzyskało masę krytyczną tak naprawdę, która mówi, spoko, to ja was wszystkich teraz mogę odciąć. I powodzenia. I nagle mamy monopol. Jednym ruchem palca admina. Tak? Wyłączamy S2S. Bo to jest, dokładnie się do tego sprowadza. Tak? Wyłączamy. To jest dużo ciekawsze. Znaczy, tak. Poczekaj, mikrofon. Mam taką uwagę do Ciebie. Twierdzenie, że XMPP w usłudze komunikatora Google'a to było to, co przyciągało ludzi do komunikatora Google'a, jest mocno naciągane. Mówię to tutaj na jesieni Linuxowej, bo myślę, że w kontekście osób, które tutaj siedzą, w dużej mierze była to jak prawda. Jak promil promila użytkowników Google'a, którzy chcieli mieć komunikator, to są informatycy, którzy chcieli mieć komunikator, bo tam jest XMPP. Nie, ale nie mówię do zwykłych użytkowników, mówię do ludzi na jesieni Linuxowej. Ale wszystkie wcześniejsze rzeczy dotyczą wszystkich, nie? Uważam, że odpowiedziałem na to pytanie, pozwolicie Państwo, że pójdziemy dalej. Więc jeżeli chodzi o XMPP, to jest Embrace, Extend, Extinguish. Zresztą Google robi to samo z Gmailem. Nie wiem, czy zauważyliście, tak? To jest bardzo delikatne i tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale próbowaliście kiedykolwiek podpiąć jakiegokolwiek innego webmaila pod imapa gmailowego? Ja próbowałem. Chcieliście, ja na przykład chciałem mieć w nim wątki. Znaczy nie ja, bo organizacja, której to po migracji robimy. Chcieli mieć w tym wątki. Chcieli używać innego webmaila, ale na razie jeszcze z backendem w postaci Gmaila i mapa niego. Okazało się, że oczywiście w imapie jest takie rozszerzenie, które się nazywa Threads. Tak? I każdy normalny serwer imapowy obsługuje Threads, dzięki czemu ten webmail mógłby robić
wątki. No problem polega na tym, że Gmail oczywiście obsługuje wątki, tylko to robi to totalnie po swojemu. Nie obsługuje rozszerzenia Threads, obsługuje rozszerzenie X, Google, coś tam. Tak? Nagle się okazuje, że Embrace Extend, czy będzie Extinguish, czy zrobią z mailem dokładnie to samo, co zrobili z... co robią z XMPP, to jest pytanie otwarte, tak? Kto ma konto na Gmailu? Tak? Czy widzimy problem? Czy widzimy, gdzie tu jest zagrożenie i niebezpieczeństwo? Dobra, jedźmy dalej. Kto słyszał o efekcie sieciowym? Tak? Znaczy, to jest oczywiście kolejne, coś, co znowu wygląda na tautologię. Brzmi to oczywiście, im więcej ludzi korzysta z danej usługi komunikacyjnej, tym więcej ludzi korzysta z danej usługi telekomunikacyjnej. To świetnie widać na przykładzie telefonu, tak? Na początku, jak powstał w ogóle telefon i było dwóch użytkowników, no to ta pozostała część użytkowników nie za bardzo miała ochotę się włączać, bo no to było drogie, męczące i tak naprawdę z kim oni by mogli pogadać. Im więcej tych użytkowników używało połączeń telefonicznych, tym szybciej rosła liczba użytkowników. Tak? Tym bardziej ludzie byli wciągani do sieci telefonicznej. Sieć telefoniczna akurat ma to do siebie, że jest w miarę standardowa w tej chwili. Tak? To nie jest problem, bo możemy zmienić dostawców itd. itd. W przypadku zamkniętych rozwiązań to jest problem, tak? Ponieważ to, co zrobiliśmy przed chwilą, kto ma konto na XMPP w Google, to już pytałem, kto używa jakiegoś konta XMPP poza infrastrukturą Google? Trochę mniej, nie? Trochę mniej. Czyli nagle, jeżeli Google wyłączy to XMPP, to większość ludzi po prostu stwierdzi, no dobra, ale ja i tak mam większość kontaktów na Google. Więc co mnie dogodzi? Dobrze. I to jest to niebezpieczeństwo, tak? I to jest moment, w którym dochodzimy prawie do końca prezentacji, bo też stwierdziłem, że nie będę to za długo trzymał, a mam nadzieję, że będzie dyskusja. Bo to jest moment, właśnie przerwało, bo to jest moment, w którym dochodzimy do tematu ekologii. Nie rób tego sobie, nie rób tego innym. Bo to, że ja wybiorę, że używam takiej usługi czy innej usługi, spoko. Tak? Znaczy, to jest mój wybór. Godzę się na to, że będę na przykład inwigilowany, albo się nie godzę. Godzę się na to, że moje dane będą gdzieś w Stanach, albo się nie godzę. Godzę się na to, że będę podlegał terms of service Facebooka, albo się nie godzę. Tylko problem polega na tym, że mój wybór wpływa na waszą możliwość wyboru, wasza możliwość wyboru wpływa na moją możliwość wyboru i wszystkie możliwe inne kombinacje. Tak? Im więcej ludzi używa Facebooka, tym mniejsze są moje szanse wyrwania się z tej sieci, tak? Bo nagle się okazuje, że urzędy zaczynają używać Facebooka. Im więcej ludzi używa Gmaila czy XMPP na jednym, u jednego dostawcy, u jednego usługodawcy, u Google'a, tym większą szansę ma Google, tym większą moc ma Google, żeby odciąć te usługi, żeby je zrobić niestandardowymi, żeby utrudnić komunikację, tak? Żeby odciąć te inne usługi, tych innych usługodawców, tak, żeby stać się, krótko mówiąc, monopolistą, tak? I z tą sympatyczną i przyjemną myślą chciałbym nas wszystkich zostawić, ja to zostawię na ekranie i otwieram dyskusję, tak? Czy są jakieś pytania? A do góry? Wiem, że potraficie podnosić ręce, podnosiliście już dzisiaj ręce. Wszyscy trafią teraz. Zostałem tutaj Pałeśnika. Ja zadam ci standardowe pytanie, które zadaję ci za każdym razem. Nie zetnę włosów. Czyli pierwsza rzecz, muszę tylko znaleźć dokładnie odpowiednik, ale ostatnio osoba zwróciła mi uwagę, że nie powinno się do takiej sytuacji, czyli nie rób tego sobie, nie rób tego innym, nie używać słowa ekologia, to jest druga nauka, która mówi dokładnie o tym, jak się zachowujemy w danym środowisku. Bo ekologia to jest tylko nauka o badaniu danego środowiska bez tego, jak na nic. Jak mi powiesz, jak to się nazywa, bardzo dobrze. Muszę tylko znaleźć, ale to... Okej, okay. To była bardzo cenna uwaga. Znaczy tak było, może nie znaleźć. Ale pytanie, no, dla przeciętnego Kowalskiego w tej chwili, jeśli nie Gmail, jeżeli nie Facebook, to co? Ktoś chce używać takiej usługi jak Facebook. I podam na przykładzie... Nie, chcę używać usługi sieci społecznościowej. Tak, dobrze działającej, z dużą ilością kontaktów i tak dalej. Co jeśli nie Facebook?
Bo powiem szczerze, to na przykład tworząc otwarty kongres KLOS, mieliśmy też konto dla kongresu na diasporze i followowało nas, po pierwsze tam nie ma możliwości stworzenia wydarzenia, nie ma możliwości stworzenia fanpage'a. Trzeba zakładać konto, tak jakbyś tworzył konto osoby personalnej, bo nie masz możliwości założenia konta organizacji. I followowało nas tam chyba 4 osoby, w tym ciebie tam nie było, nie wiem dlaczego. Bo nie wysłałeś mi informacji, wysłałem ci informację. Poza tym na stronie były ładne kliki do diaspory. Dobrze. I teraz, no bo to jest ten efekt sieciowy, o którym mówisz, nie tylko, że można mówić ludziom, że to jest złe, że właśnie nie rób tego sobie, nie rób tego z innym, tylko to jest tak, nie używaj penicyliny, ale nie mamy żadnego innego antybiotyku. Tak, tylko że to nie jest do końca tak. To jest raczej, wiesz, arszenik wybije bakterie w twoim organizmie, tylko przy okazji również, jakby ci to powiedzieć, tak? I teraz oczywiście, to jest pytanie, jak oceniamy te skutki, jak oceniamy te zagrożenia, tak? Jeżeli chodzi o to, co innego, no nie wiem, ja siedzę na diasporze i mam 50 kontaktów, tak? Jestem bardzo zadowolony i jak szukałem na 2 dni przed wyjazdem na Cebit, tak? Szukałem miejsca do przespania się w Hanowerze, to użyłem różnych dziwnych metod, a akurat diaspora zadziałała, tak? W ciągu 24 godzin znalazłem miejscówkę do przespania się w Hanowerze, tak? Więc po prostu bądź tam i you build it, they will come, tak? Jak chcesz mieć eventy na diasporze, to na tej konkretnej konferencji, na której się w tej chwili znajdujemy, mogę powiedzieć tylko, well, kod jest otwarty. Tak? Znaczy, o tym rozmawialiśmy. Zrób to, tak? Jak cię to tak bardzo boli. Chociaż oczywiście zgadzam się, że podejście powinno być szersze, tak? I dlatego też testowałem prędkość. Dlatego też uważam, że doskonałym pomysłem byłoby zaimplementowanie protokołu diaspory w każdym Drupalu. Ja pierniczę, nagle każdy użytkownik Drupala staje się użytkownikiem sieci diaspora. Problem w tym, że protokół diaspory nigdy nie był zapewne. Nie był upubliczniony i udokumentowany. Chodzi o heterogenicznej sieci. Jakiej heterogenicznej? Znaczy, sieci, to było wymyślone, to było ustalone. Nie, on po prostu mówi tak, że często ale ten nie działało. W tej chwili oczywiście tutaj troluje monopolami Facebooka. Jak gadam z deweloperami diaspory, troluje ich brakiem dokumentacji, brakiem eventu, tak? Znaczy dobieramy przekaz do konkretnego gremium, do którego mówimy, tak? To nie jest tak, że ja tutaj wychodzę i po prostu troluję, a potem wracam do domu i mam wszystko w nosie, tylko wracam do domu i gadam z deweloperami diaspory i próbuję ich zmusić do tego, żeby puścić dokumentację, tak? Znaczy, to jest kwestia zamkniętego koła, z którego trzeba się próbować wybić w każdym momencie, w którym się da, tak? Pierwszym momentem, w którym się da wybić z części tego zamkniętego koła, to jest na przykład używajcie innych serwerów XMPP, używajcie innych serwerów maila. One są. Używałem mutacyjnego. Dobrze, o tym pogadamy za chwilę, tak? Hotmail. Proszę. Ja, mówiłeś właśnie o swego rodzaju zamkniętym kole, z którego się chcemy wyrwać, to ja mam jedną rzecz, która mnie zastanawia, to znaczy do czego wydążymy i co będzie tą odpowiedzią. To znaczy stworzenie uniwersalnego protokołu czy standardu sieci społecznościowych, gdzie będzie opisane, że event to jest tak, a fanpage to jest tak, albo wątki będą organizowane w ten czy inny sposób. No, wydaje mi się, że tutaj nie ma dobrego rozwiązania na to i są rzeczy, które się tak szybko zmieniają i tak szybko się rozwijają, że taka sytuacja, o której mówisz na tej planszy, niestety będzie się pojawiała zawsze, nawet wtedy, kiedy wybierzemy rozwiązanie potencjalnie wolne. To ono będzie tylko potencjalnie wolne. A druga rzecz, podchodząc do tego tak, jak ty podchodzisz, to niestety, ale momentami tworzymy coś, czego nie chcemy mieć. To znaczy, my chcemy mieć społecznościową i kontaktować się z ludźmi, a ty proponujesz totalną atomizację. Nie proponuję totalnej atomizacji. Proponuję łączność na poziomie protokołu, tak samo jak działa e-mail, tak samo jak działa XMPP. I właśnie to jest Z jakiegoś powodu e-mail... Ty chcesz stworzyć protokół sieci społecznościowej. Za każdym razem, kiedy pojawi się nowa usługa, typu chmura, czy tam coś nowego, tak? W tym roku, czy chcemy stworzyć standard, protokół wymiany i tak dalej, żeby traktować to tak jak telefonię komórkową,
Nie wszystko się tak nie oczywiście, oczywiście byłoby to wspaniałe, a możliwe, że to się nie do końca uda, tak? Możliwe, że będzie wiele odszczepień tego protokołu, ale na jakimś poziomie one mogą być kompatybilne, tak? Kurczę, przepraszam bardzo, ale wpis w sieci społecznościowej to jest tytuł, autor, data, treść. No nie możemy tego, przepraszam, przesłać między kilkoma różnymi sieciami, naprawdę nie możemy? Kurczę, przecież to jest rozwiązany problem, tak? Wielokrotnie. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że to nie musi się dziać wszystko naraz. Oczywiście. Przykładowo, no, z jednej strony opakowanie całej funkcjonalności, całego Facebooka w jedno API byłoby moim zdaniem niemożliwe, ale z drugiej strony same fakty, ile ludzi tam używało tych podczas. Ja bardzo chętnie bym z tymi ludźmi pogadał sobie w Polsce XRPP. Ile ich by to kosztowało? A to już jest. To jest moje pytanie. Ale kosztowało? Co? No, żeby podnieść, jest, po prostu, żeby dołączyć sobie do kogoś spoza przez XRPP dodać sobie kogoś z Facebooka. Nie działa. Jedna sprawa, tutaj, jeżeli masz konto na Facebooku, możesz go podpiąć. Jedna sprawa, bo ja akurat z tego już korzystałem w Twitcheru. Jak masz konto na Facebooku, możesz spokojnie używać tego konta, ja je podpinam pod PSI i da się też rozmawiać przez PSI z osobami przez czat facebookowy, więc to jest. Ale tylko ludzi, którzy mają konta na Facebooku. Facebook nie obsługuje serwer, to serwer. Tak? Do reszty rzeczy i do gadu mam drugi serwer, który chodzi obok. I to jest problem. To jest atomizacja. To jest to. Dalej potrzebujesz konta. To jest to. Tak, to znaczy, wiemy, że to jest problem. Właśnie moim zdaniem to jest kwintesencja problemu, że potrzebujemy gadu do jednego, potrzebujemy Facebook czata do drugiego. Naprawdę nie byłoby tak moim zdaniem dużym kosztem dla nich, żeby otworzyliście, żeby puścić ludzi spoza sieci. Nie, dla nich to było kompletne zabicie ich modelu biznesowego. Bo Facebook ma model biznesowy pod tytułem łapka na szczury. Możesz wejść, nie możesz wyjść. Tak samo gadu, tak samo, nie wiem, Skype i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego Skype jest taki pozamykany? Dlaczego więcej energii programistów Skype'a idzie w obfuskację kodu tak naprawdę niż w rozwój tego klienta, tak? Kto używał klienta Skype'a na Linuxie? Dlaczego tak się dzieje? Tak? Dlatego, że ich jedynym modelem biznesowym i ich jedyną szansą na biznes, tak jak go widzą, jest to, żeby ludzie nie mogli ze Skype'a nigdzie wyskoczyć, żeby nie mógł być inny klient, żeby nie mógł być inny dostawca. To jest ich jedyny model biznesowy, tak? Zamykanie ludzi w ich światło, to jest ich model biznesowy. Tak? Jeżeli jak poznasz usługę otwartą, która może zastąpić Skype'a, taką dobrze działającą? Ja używam akurat klienta linuxowego używam codziennie do kontaktu z klientami na granicach. I nie ma alternatywy. Nie ma tu. Szukałem dobrej alternatywy, którą mogę też polecić tym ludziom, którzy siedzą na różnych systemach operacyjnych. Nie ma. Czy nie wiem, Jitsi dla mnie działa, tak? Znaczy, biorę Jitsi, jak muszę z kimś porozmawiać przez internety, mówię tutaj, możesz sobie ściągnąć Jitsi, ten ktoś ściąga Jitsi i nagle się okazuje, że możemy gadać. Jeśli rozwiązaniem będzie WebRTC. Tak, swoją drogą to jest magiczne. Tak? Widziałem już działające demo, więc deweloperzy z Mozilla sobie gadali w live wideo czacie z deweloperami Chroma akurat. Także ogólnie to już zaczyna działać. Dokładnie. Tylko że. Bo ta rozmowa może trwać różne sprawy, powinniśmy ustalić sobie jedną rzecz, czego właściwie oczekujemy, kiedy jest ten punkt zwycięstwa, prawda? Bo czy rozmawiamy tutaj, jak będzie super, jeżeli chodzi o modele sieci społecznościowych, no to super będzie, że jak będzie jeden standard, wszyscy będą się do niego stosowali. Żeby się wszyscy do niego stosowali, wszystkie firmy do niego stosowały i chciały w ogóle się stosować, to nie może być kwestia tylko pałki, tam musi być jeszcze marchewka, prawda? W telefonii komórkowej już mają jednego standardu jeszcze możliwości przenoszenia numerów, dlatego że im się to opłaca, nie mogą walczyć o klienta, który zachowując numer telefonu przejdzie do innego operatora i ja mam zysk. I teraz czekaj, tylko że za chwilę będziemy mieli następny problem, bo wejdzie jakaś zupełnie nowa usługa, tak jak weszły rozwiązania, czy magiczne słowo rozwiązania chmurowe, prawda? I tutaj mamy znowu problem, prawda? Czy to są te osobne piony. Tylko że takich rzeczy na świecie jest multum, prawda? Jak mamy Volkswagena, to nie wkładamy do niego silnika świata. Tylko ale to jest nieistotne, jeżeli mamy program napisany w Pythonie, to nie użyjemy w nim biblioteki napisanej w Ruby, ale to nie przeszkadza, ponieważ są biblioteki do Pythona robiące to samo, tak? That's the point, tak? Znaczy, do Volkswagena użyjesz silnika Volkswagena, ale Volkswagenem możesz jechać po publicznych drogach, tak samo jak Fordem, no, nie wiem, właśnie, i tak dalej. Właśnie o to nie chodzi, trzeba ustalić.
co tak naprawdę, o czym tak naprawdę chcemy rozmawiać? Czy chcemy rozmawiać ogólnie o monopolach? Bo zawsze jakieś będą występować. Na poziomie tym mikro jest ten monopol silnika do Volkswagena, prawda? I innego nie będzie. A na poziomie makro jest to, co mówisz, nie? Że mogę sobie jeździć na publicznej drodze i wszyscy w Polsce stosują się do tego, że masz jechać, no, prawie wszyscy, prawda? Moim celem w tej prezentacji nie było dla mnie konkretnych rozwiązań, bo ja nie mam konkretnych rozwiązań, tak? I oczywiście, że nigdy nie będzie tak, że powiemy o, i tu wygraliśmy, tak? Koniec, open source i wolne oprogramowanie opanowało świat, nie ma już Evil Empires i w ogóle możemy spocząć na laurach, bo jak tak powiemy, to natychmiast boimy się Evil Empire i nas zje, tak? Moim celem w tej prezentacji było podrapanie nas wszystkich w mózg, tak? Mam nadzieję, że to się udało. Pokazanie, że o tych usługach nie można myśleć w ten sposób. Tak? Wystarczy, że zaczniemy myśleć o nich w ten sposób, tak? I już idziemy w dobrym kierunku. To jest już pierwszy dobry krok, tak? Pierwszym krokiem jest przyznać się, że ma się problem. Uważam, że to jest zaprezentowanie, że tak, mamy konkretny problem. Ja nie mam gotowych rozwiązań. Tak? Są pewne technologie, których można użyć, są pewne tematy, które można omówić, są pewne rzeczy, które można spróbować zrobić. Tak? Zacznijmy je robić. Tak? Ja stawiam w fundacji serwer diaspory. On będzie stał. Będzie serwer XMPP, który będziemy udostępniać osobom, które są zainteresowane współpracą z fundacją. Tak? I on też będzie stał. Tak? To jest następna rzecz. Tak? Czy klub ma serwer XMPP? Nie ma. Czy klub ma serwer e-maila? Znaczy dla członków? Dla członków. Nie. Czy Plug ma serwer diaspory? Nie. Co więcej, nie powiem. Czy ja mogę nawet nie zadawać pytania? Nie. Ale myślę, że po pierwsze spora część z nas tutaj, gdyby te usługi były udostępnione przez Plug, by z nich korzystała. Takie mam wrażenie, tak? Przynajmniej jako drugie konto, albo żeby się pochwalić, że ma się w domenie, nie wiem, coś Plug.pl. Nie wiem, czy to więcej mówi o tych usługach, czy o próbu. I to jest, że tak powiem, nie moje miejsce, żeby na to pytanie odpowiadać, albo nawet je stawiać. W związku z czym po prostu pokazuję, gdzie można szukać tych miejsc, które mogą spróbować te usługi uruchomić. Po pierwsze, na przykład takie organizacje jak Klub i Szlugi i różne inne UGI. Tak? Po drugie, takie organizacje jak Elfio. Tak? My to stawiamy i niedługo mam nadzieję, że to będzie stało. Tak? W firmach oczywiście, tak? Może to jest pomysł na model biznesowy. Tak? Proszę bardzo, masz marchewkę. Tak? Proszę bardzo, droga firmo, postawimy wam własny serwer XMPP i nie będziecie musieli oddawać swoich danych Google'owi. Jeżeli używacie czata. Możemy wam postawić do wewnętrznych rzeczy, tak? Dzięki temu, jak będziecie komunikować wewnątrz firmy, to będziecie lecieć tylko po infrastrukturze firmy, tak? Myślę, że będzie na to rynek, jeżeli się to dobrze sprzeda, tak? Ale to są pomysły, które można wytworzyć, jeżeli się już widzi pewne rzeczy, tak? Ja się zgodzę z tobą w wielu aspektach, między innymi z tym, że należy stawiać własne serwery XMPP, należy stawiać własne serwery mailowe, po to, żeby kontrolować to, czego się używa, żeby mieć nad tym władzę. Natomiast no, nie każdy oczywiście użytkownik jest w stanie to zrobić. To jest jedna rzecz. Ale chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. A mianowicie to, że sytuacja tej jazdy samochodem po publicznej drodze to nie jest tak samo jak z Facebookiem. Bo to Facebook zbudował tą drogę. Tak samo nie było takiej usługi jak Twitter. Nie, Facebook nie zbudował tej infrastruktury. Facebook zbudował na tej infrastrukturze usługi. I teraz Facebook mówi, ten pas jest tylko dla nas. Znaczy, on zbudował ten pas, ja przynajmniej tak twierdzę. I to nie jest sytuacja porównywalna. A druga rzecz, to jeżeli chcemy coś zmieniać, to zmieniajmy właśnie oddolnie, a nie mówiąc im, że wasz model biznesowy jest zły, bo niestety nie jest zły, bo działa. Dlatego jestem tutaj, a nie w siedzibie Facebooka. Okej. Okay. To jest tak proste, ja nie będę gadał z Facebookiem, tak? No bo Facebook mnie po pierwsze nie posłucha, po drugie, o czym ja mam z nimi gadać, tak? Moim zdaniem, odpowiadając na część twojego pytania pod tytułem, oni zbudowali tą infrastrukturę. Oczywiście, później pojawia kolejne pytanie pod tytułem, kiedy infrastruktura prywatna powinna zacząć być otwierana do stopnia, w którym staje się infrastrukturą publiczną. I moja odpowiedź na to brzmi, no mniej więcej wtedy, kiedy znaczna część, na przykład mieszkańców danego terenu, czy i tak dalej, zacznie używać tego jako infrastruktury, nie jako usługi. Zobaczcie, że Facebook jest używany jako infrastruktura do zapewnienia uwierzytelnienia, do zapewnienia, nie wiem, różnych dziwnych usług, przez następne usługi.
i miliony ludzi korzystają z tych usług, które z kolei korzystają z Facebooka albo z infrastruktury. Jeżeli miliony ludzi korzystają z usług zbudowanych na prywatnej infrastrukturze, która może zostać wyłączona, może zostać kontrolowana, może być cenzurowana, zresztą jest cenzurowana, tak? Bo o tym doskonale wiemy, mogę pokazać zaraz bardzo fajne, kilka fajnych obrazków, które były ocenzurowane z Facebooka i zadać zagadkę dlaczego, no to mamy problem. Tak, mamy problem, bo nagle publiczna komunikacja ludzi, i to jest jeszcze kolejna rzecz, która się pojawiła w XXI wieku, że nasza komunikacja, która przez tysiące lat była bezpośrednia, tak, cześć, cześć, nie ma żadnego pośrednika, w tej chwili jest przede wszystkim zapośredniczona przez różne tam elektroniczne, prawda, i tak dalej. Tak? I innymi słowy jest pośrednik, który może kontrolować naszą komunikację. Jeżeli będziemy używać jednego pośrednika i oddamy mu pełną władzę naszą komunikacją, no to wiemy, co się będzie działo, tak? No przecież znamy historię. No myśmy tylko wysłali tutaj tak, ja się zgodzę z Markiem, że to Facebook stworzył tę infrastrukturę, bo biorąc z porównania, to gruntem, na którym budował, to był internet, ale no, te pasy asfaltu to postawił Facebook. I w infrastrukturze drogowej mamy dokładnie to samo. Ten odcinek A4 między Krakowem a Katowicami to jest kontrolowany przez konkretne konsorcjum. I nikt inny tego odcinka nie będzie kontrolował. I tutaj też wyciął sobie kawałek, wybudował sobie kawałek autostrady Facebook i kontroluje tę autostradę. To być może jest problem, tylko że ja myślę, że oprócz stawiania samemu niewiele możemy zmienić. Po pierwsze, to trzeba dać jakąś naprawkę oprócz tego straszenia, że tutaj wejdzie Komisja Europejska i znowu wam przyłoży. Przepraszam, szukam tego zdjęcia, zaraz je będę miał. Druga rzecz, to myślę, że takim rozwiązaniem będzie nie tylko stawianie własnych serwerów, bo to, owszem, to pomaga na małym poziomie, tylko właśnie przekonywanie firm, bo ja wierzę w coś takiego jak wrzucenie wirusa od środka, prawda? Jak chcemy jakiś model rozwalić i wprowadzić tam inny, to trzeba udowodnić, że ten inny model będzie się bronił biznesowo, trzeba albo stworzyć firmy, albo wrzucić firmom pomysł, żeby postawiły takie usługi. Jeżeli one udowodnią, że są w stanie na tym biznesowo wygrywać, no to one będą to robić. To później nie trzeba będzie nikogo przekonywać, bo oni widzą, że są firmy, które nie ładują kasy na deweloperów, prawda, diaspory, bo oni sami to robią radośnie w domu gdzieś po kątach, a serwery stoją i przyciągają klientów na nasze serwisy. No i tak się stało dawno temu z Google i XMPP. Tak, aż to dokładnie dlatego Google to zrobiło, bo ktoś się przekonał, że to może im przyciągnąć przynajmniej tych technicznych, którzy potem powiedzą wszystkim innym, że to jest fajne. Tak, tylko że teraz to zostało software, tak i idzie dalej. I dlatego idzie w złą stronę, tak? I dlatego ja jestem bardzo ostrożny z ocenianiem tego typu rzeczy tylko w kategoriach biznesowych. Tak? To znaczy, moim zdaniem są tu inne argumenty, na które powinniśmy się powołać i to jest jeden z tych argumentów, tak? Ten obrazek został zablokowany na Facebooku. To jest obrazek, znaczy cały profil został zablokowany na Facebooku. To jest obrazek zrobiony przez dział komiksów New Yorkera. No i generalnie wiadomo mniej więcej o co chodzi. Adam, Ewa w raju i nie wiem, co między nimi zaszło wcześniej, nie chcę na razie wiedzieć, ale nawiązanie do Original Sin, czyli grzechu pierwotnego, no powiedzmy, że niektórych może ten obrazek śmieszyć, tak? Ten obrazek został zablokowany na Facebooku, no bo wiemy dlaczego, tak? Wiemy dlaczego, bo jest golizna, jest golizna. Sąsyckie zaskoczenie. I teraz tak, kwestia polega na tym, że to jest powód zablokowania. To dokładnie to jest powodem zablokowania i co ciekawe, to nie jest powodem zablokowania, tak? To jest złe, a to jest dobre, tak? Bo to jest złe, a to jest dobre, tak? Arbitralność reguł, narzędzia komunikacji, którego niektórzy używają codziennie do większości swojej komunikacji, tak? To jest chyba trochę niebezpieczne, ten obrazek też został zablokowany. Dlaczego ten obrazek został zablokowany? Zagadka. Za dużo różowego. Jak jest kotek po angielsku? Znasz ich końca dowcipu? Nie. To nie jest to słowo, którego szukasz. Ale to nie jest to słowo, które pojawiło się w komentarzach, które doprowadziło do zablokowania tego obrazu. Tak? I oczywiście możemy mówić o biznesowych powodach i tak dalej, i tak dalej. Zgadzam się, że to jest doskonałe narzędzie, tak? Ale gdzieś pod spodem z tyłu głowy powinniśmy mieć świadomość tego, że no,
jeżeli oddajemy naszą komunikację w ręce jednego pośrednika, czy kilku dużych pośredników, którzy mają tak naprawdę większą kontrolę nad nami niż my mamy nad nimi, to jesteśmy ich najmniejszym zmartwieniem i tak naprawdę nie jesteśmy klientem, jesteśmy produktem, tak? To chyba już wszyscy mniej więcej wiemy, że jeżeli nie płacimy za usługę, to raczej można założyć, że jesteśmy produktem, a nie klientem. Tak, taką machereczką uprawiano za pomocą nowych aplikacji na Facebooku i tak dalej. Potem się ta machereczka ścina i sprzedaje reklamodawcom. Ale tak, zawsze. Nie masz mikrofonu. Wróćmy do XMPP na chwileczkę. Porównujemy z panią do telefonii komórkowej. Zachęcasz nas, żebyśmy nie korzystali z serwera Google'owego, za niego nie będziemy mogli, więc wszystko będzie super. Nie będzie super, bo będziemy korzystać z Google Hangouts, które będą się komunikowały tylko wewnętrznie. Ja mówię o klientach w tej chwili, tak? Nasze ulubione klienty nie odnajdziały z Google. Natomiast każdy z nas miał tutaj taką sytuację prawdopodobnie, że korzystał sobie z jakiegoś serwera XMPP, no i ten serwer kiedyś padł. Padł serwer, padły twoje kontakty, co więcej ludzi, którzy z tobą się komunikowali, już się z tobą komunikować nie mogą. Jak dobrze, że nigdy nie zdarzyło się, że Google padł. Tak. Znaczy, na ciebie było super. Ale padł. Przecież był globalny pad Google'a i to ze dwa razy. Ale wstał. No i mój serwer Jamera też kiedyś padł, ale wstał. Natomiast do czego dążę, że w przeciwieństwie telefonii komórkowej nie mamy modelu na to, żeby przenieść nasze konto, nasz identyfikator, jakkolwiek to nazwać, do innego usługodawcy. Ale to nie jest potrzebne. Ponieważ... Jest? Jak masz własną domenę, to masz to zrobić. Jeżeli masz własną domenę, no dobrze. To, czyli to jest rozwiązanie jednak poza zasięgiem 95% ludzi. No dobra, ale poczekaj, bo w przypadku Facebooka, Google'a i tak dalej, nie masz nawet możliwości przeniesienia swoich kontaktów do innego usługodawcy. Rozumiesz? Znaczy, jeżeli. Wyobraź sobie sytuację, zobacz, bo oczywiście w przypadku usługodawców GSM i tak dalej, mogę przenieść numer i oszczędzam upierdliwości wpisywania nowego numeru moim znajomym. Tak? Ale zanim to powstało, przecież to się pojawiło, nie wiem, 3 lata temu, 4? Tak, coś takiego. To wcześniej, o mój Boże, jakie to było strasznie trudne i męczące i po prostu blokowało nas totalnie, bo trzeba było mieć nowy numer i rozesłać wszystkim informacje, to jest mój nowy numer. Tak? Jeżeli chodzi o Facebooka, nie masz nawet takiej możliwości. Znaczy, więc zróbmy ten pierwszy krok, a potem zastanówmy się na drugi. Google oferuje ci możliwość eksportu wszystkich swoich danych z konta Google'owego. Tak, jest Data Liberation Front i bardzo dobrze, tak? I dopóki jest możliwość interoperacyjności i twoi znajomi są, lub twoi znajomi są gdzieś indziej niż Google, rozumiesz, że trochę świetnie, wyeksportujesz sobie informacje, że nie możesz sobie się z ludźmi kontaktować, bo są na TikToku, a oni właśnie wyłączyli CMPP. Propsuję to, tak? Znaczy, no ja chciałem zapytać, czy mamy jakiś pomysł, oprócz wspomnianych domen, na to, żeby przenosić konto CMPP, albo żeby tego inaczej zorganizować, tak żeby właśnie można było łatwo zmieniać usługodawcę. Myślę, że spokojnie możemy się kiedyś spotkać na jakimś workshopie i napisać SEPA w tym guście. Tak, to jest do zrobienia. To jest problem techniczny, ale ten problem techniczny jest dwa poziomy dalej niż mamy problem obecny. Znaczy, w tej chwili problemem jest to, że nie możesz nawet wziąć tych kontaktów. Nie możesz zmienić usługodawcy, nawet zmieniając identyfikator i przechodząc przez te wszystkie upierdliwości pod tytułem muszę dodać nowe konto do komunikatora i powiedzieć wszystkim, że go używam. Nie możesz tego zrobić, bo nie będziesz miał kontaktu z ludźmi na Facebooku, jeżeli nie masz konta na Facebooku, nie będziesz miał kontaktu z ludźmi na Twitterze, jeżeli nie masz konta na Twitterze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zróbmy ten pierwszy krok, a potem bym poszedł tam. Tam jest jeszcze pytanie, a tam pan jeszcze nie mówi. Chciałbym powiedzieć, że problemy techniczne to są jakby drugorzędne według mnie i problemy mentalne są ważniejsze i trudniejsze do rozwiązania. Dokładnie tak, dlatego efekt sieci. Tak, więc ja na przykład mam taki przykład, że kiedyś z moją żoną rozmawialiśmy po XMPP, ale tam no wiadomo co się dzieje z tym Gmailem, Googlem i tak dalej. Ona sobie przeinstalowała system na laptopie i już nie rozmawiała z nikim innym, bo z jakiegoś tam powodu, ale chciała mieć kontakt ze mną. No to powiedziałem, że zainstaluję jej psi i będzie miała konto, będziemy sobie gadać. A ona mówi, ale co, będę miała komunikator instalować po to, żeby z jedną osobą. No nie, zróbmy tak, że ja przez tego małego czata w Gmailu będę do ciebie pisać, a ty będziesz mi też z Gmaila odpisywać, jak będziemy potrzebować, no nie? Nie, no to znaczy zgadzam się, są też ludzie, którzy wybierają samochód na podstawie głównie koloru. Oczywiście. Więc generalnie to... Znaczy to jest taki jeden przykład, ale inna rzecz. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku była prezentacja na jesieni odnośnie otwartego protokołu
który się nazywał Tent. Tent.io. Tak. I no, fajna idea i bardzo chciałbym wierzyć, że to wypali i że będzie zastosowanie tego. Natomiast przez cały ten rok, od poprzedniej jesieni do dzisiaj, nie słyszałem ani jednej wzmianki nigdzie na ten temat. Wiem, że zaraz mi powiesz, że a, to mogłeś sam wziąć się za to. Powiem ci co innego. Ja obserwuję rozwój wolnych, otwartych, decentralizowanych sieci społecznościowych od bardzo dawna i cały czas mam nadzieję, że wreszcie ci ludzie, wiesz, dogadają się do jakiegoś podstawowego baseline wspólnego protokołu, tak? A to, co widzę, to jest niestety forki od forków, które stają się niekompatybilne. Dla mnie to jest oczywiście bardzo duży problem i tak jak tutaj mówię o tym, że monopolizacja jest problemem, tak samo na liście Federated Social Web w W3C stworzyłem wątek, znaczy napisałem maila, pod którym, a może byśmy się, kurde, dogadali co do protokołu, takiego najbardziej podstawowego. Nie musi mieć super wszystkich opcji, tak? Flame na 300 maili. Flame na 300 maili i powiem wam, jaki jest główny problem z deweloperami wszelkich rozwiązań sieci społecznościowych, wolnych, otwartych i tak dalej, i tak dalej. Główny problem nazywa się Not Invented Here. Każdy chce mieć własny projekt, każdy chce mieć własną idealną sieć społecznościową i tak naprawdę zamiast dogadać się na poziomie protokołu, a potem na tym budować, oni po prostu robią totalną rozpierduchę. I oczywiście to jest potężny problem, tak? Ale to jest problem, z którym mierzę się w innym miejscu. I jeżeli chcecie mi pomóc się mierzyć, to bardzo dobrze, zapraszam na przykład na Instytut Federated Social Web, albo usiądźmy i napiszmy taki protokół, w ten sposób będzie jeszcze jeden protokół. No, to pomoże. Dobrze, tam na kartce było koniec. Ja oddaję głos Bobsonowi, bo oczywiście nikt mu go nie odbiorę. Dziękuję wam serdecznie i zapraszam do kontaktu. I tak dalej, i tak dalej. Decentralizujmy się.